Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja już jestem po spotkaniach, miałam dzisiaj dwa takie dość wasze dla mnie spotkania. Zobaczymy, co z nich wyniknie. A tymczasem nagrywałam wam też jeden filmik z rana. On chyba się już pojawi wcześniej przed tym vlogiem, tak mi się wydaje. Ale co wam chciałam powiedzieć, słuchajcie, po prostu... Czekajcie. O, musiałam was tak... Was musiałam odwrócić. Chciałam wam powiedzieć o jednej bardzo fajnej rzeczy. Otóż w listopadzie bardzo często używałam sobie tej błyszczyko pomadki, coś takiego, zobaczcie, to jest coś takiego. Ładnie, delikatnie tak pachnie taką wanilią i to właśnie mam na ustach. I powiem wam, że ona jest tak piękna, że ona, zobaczcie, ona nie zostawia żadnych śladów. I to jest znacznie lepsza wersja od tych Golden Rose, a to jest błyszczyk, pomadka błyszczyku. Wiecie, że nie lubię, ale wiecie, tylko krowa nie zmienia zdania. I to jest błyszczyk, pomadka Pierre René, wersja profesjonalna. I to jest, przepraszam, to jest matowy Fluid Lipstick 07 Ruby Pink. Ja wam kiedyś już o nim mówiłam. Ja ją tak testowałam sobie dobry miesiąc. Teraz znów w listopadzie do niego wróciłam i tak. Jeżeli będą jakieś takie ważniejsze wyjścia, to z całą pewnością Golden Rose zamieni właśnie na Pierre René. Dobrze, moi drodzy. No to co? Zrobimy kawę, co? No tak wypadałoby. Dobra, zabieram was ze sobą. That we'd find something true, and that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. To co, mamy kawę? Wy też macie kawę? Weźcie sobie, będzie wam przyjemniej. Tak się z wami przywitałam, szybciutko, ale... Chciałam wam powiedzieć, że u nas dzisiaj w Warszawie jest przepiękna pogoda. Słoneczko, powiem wam, że nic, tylko brakuje śniegu. Co prawda rano jak wstaję, to oczywiście mnóstwo jest szronu, trawa, wszystkie samochody są białe i jest tak mroźno, dość mroźno. Ale oczywiście, słuchajcie, no... Musimy czekać. Być może rzeczywiście ten śnieg będzie, aczkolwiek z tego, co słyszałam, no to pogody nie są zachęcające, jeżeli chodzi o białe święta w tym roku. No ale zobaczymy. Może się jeszcze wszystko odmieni. No tak, moi drodzy. Okres świąteczny się zbliża. Ja właśnie wróciłam z pracy, bo byłam dzisiaj w pracy, też w białym golfiku, także to nie jest ten jeden i ten sam dzień, no niestety, ale ja już wam mówiłam, że moje vlogi to będzie zlepek różnych dni, ale mamy paczuszkę, słuchajcie, poszłam do paczkomatu odebrać ją, ale powiem wam szczerze, naprawdę nie pamiętam, co też takiego tutaj jest. Tak więc, moi drodzy, to co? No, otwieramy chyba, nie? No raczej. Come all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come. Moi drodzy, zamówiłam taki czajniczek dla mojej babci. Jest to produkt jaki? Polski. Tak, bo to jest z Mondeksu. I powiem wam, że cena była jego bardzo dobra. A mojej babci kupiłam dlatego, że moja babcia bardzo lubi też herbatę liściaste. Nie miała takiego dzbanka, zawsze robiła sobie w takiej łyżeczce, do której sypała tą herbatę i wkładała do szklanki. A to wiecie, to jest niewygodne.
Tutaj za niego zapłaciłam 17,90 plus oczywiście przesyłka, czyli czekajcie, niecałe 29 zł. 27 zł, przepraszam. I myślę, że to będzie bardzo ładny prezencik. Myślałam, że to będzie zapakowane w jakieś pudełeczko, jakiś kartonik, ale coś będę musiała wymyślić, coś wykombinuję. No nic, w każdym razie ja tylko to jeszcze je wezmę, zabezpieczę, żeby tu się nic czasem nie wydarzyło. Okej, kolejny prezent na święta przyszedł. Ojej, powiem Wam szczerze, dzisiaj jestem tak zmęczona, tak dostałam w tyłek dzisiaj w pracy, że nie wiem jak się nazywam, ale to nieważne. Dzisiaj, słuchajcie, mam taką ogromną ochotę na vlogmasy. Mam ochotę po prostu pooglądać sobie vlogmasy. I pewnie jak sobie wezmę, zrobię kąpiel, zmyję ten cały make-up, ubiorę się w piżamkę i wtedy sobie włączę, pooglądam sobie, trochę się tak nastroję, odprężę się. Jestem ciekawa, wiecie co? Ja bardzo czekam teraz na te vlogmasy w tym roku, nie wiem, jakoś, znaczy co roku czekałam, tak, natomiast w tym roku jakoś tak szczególnie, bo jestem ciekawa, co też nasi youtuberzy ciekawego wymyślą. Natomiast nie wiem, czy wy oglądacie, czy wy macie też swoich ulubionych youtuberów, których chętnie, do których chętnie zaglądacie, na które filmiki, źle powiedziałam, na filmiki youtuberów, których lubicie, czekacie z utęsknieniem. I powiem Wam, że mi czasem brakuje takiego, jakby to powiedzieć, tak czasem chciałabym, żeby te moje vlogi były takie bardziej, wiecie, dynamiczne, takie bardziej wychodzące, ale wiecie, no... Cóż mam Wam powiedzieć? Już Wam nieraz też o tym mówiłam. Ja wiem, Wy mi też nieraz pisałyście, że nieważne w ogóle, gdzie jestem, ważne, że po prostu ukazują się te vlogi, że coś do Was mówię, że coś Wam pokazuję. Ale kurczę, no chciałabym Wam też pokazać trochę Warszawy. Mam nadzieję, że teraz jak będzie już taka, bliżej świąt, taka, jak będzie bliżej świąt, troszeczkę zwolnię tempo w pracy i może mi się uda raz po raz wyjść gdzieś na miasto, sfilmować Wam te wszystkie światełka, choinki, te wszystkie ozdoby, bo naprawdę Warszawa jest przepięknie przystrojona zawsze na ten okres właśnie Bożego Narodzenia i powiem Wam, że bo i mieszkałam też i w Poznaniu, i, no, i u siebie tam w Kcyni. I tam jakoś tej magii nie widziałam. Jakoś to wszystko mi się gdzieś rozmywało. Nie wiem, natomiast Warszawa już od razu w pierwszym roku, jak tylko się przeprowadziłam, już na mnie zrobiła ogromne wrażenie, pozytywne oczywiście. Było mi niezmiernie miło, słuchajcie, chodzić po mieście, oglądać te wszystkie ozdoby, te przestrojone ulice, chodniki, no po prostu a starówka, no coś pięknego. Nowy świat, słuchajcie, no nic tylko chodzić i podziwiać. Dobrze, moi drodzy, ja tak szybciutko Wam nagrałam tę paczkę, którą odebrałam z Impostu. Bardzo, uważam, że bardzo ładny jest to dzbaneczek. Moja babcia, mam nadzieję, że będzie sobie w nim parzyła te herbatki swoje. Ja zresztą też mam takie jeden czy dwa takie dzbanuszki i jestem naprawdę z nich zadowolona, a biały to wiecie, zawsze klasyczny. Zastanawiałam się, czy babci nie kupić też tak, z takim podgrzewaczem i o tym jednym myślałam, a drugi myślałam, żeby jej kupić taki szklany. Ale wiecie, to jest starsza osoba, nie chciałabym, żeby ona się też poparzyła, a też nie daj Bóg jeszcze by gdzieś, nie wiem, uderzyła, stuknęła, to szkło by pękło i bym jeszcze jej więcej kłopotu narobiła, jak w ogóle mogłabym sobie myśleć. Dobrze, moi drodzy, to ja tak, idę zmyć makijaż,
idę sobie napuścić wody, troszeczkę muszę się rozgrzać, bo powiem Wam szczerze, zmarzłam, a jest już naprawdę późna godzina, bo jest godzina 23. Tak, moi drodzy. Dobrze, postaram się jeszcze do Was odezwać, pożegnać się, a jeżeli mi się nie uda, z góry przepraszam, ale postaram się jakoś tego vloga fajnie zakończyć. Jak nie dziś, to następnego dnia. Tak więc, moi drodzy, ja zabieram się za komplet.